A dzisiaj niedawno opisany, bardzo nietypowy teropod z Mongolii. Nazwa Halszka Raptor honoruje zmarłą w 2008 roku polską paleontolog Halszkę Osmulską. Halszka Raptor został opisany na początku grudnia 2017 roku, jednak jego historia zaczęła się już dużo wcześniej. Po około 70 milionach lat po jego śmierci ktoś odnalazł jego szkielet w skałach Mongolii. Niestety, nie był to paleontolog, a osoba handlująca skamieniałościami na czarnym rynku. Prawdopodobnie okaz trafił najpierw do Chin, skąd zabrano go do Europy. Na szczęście trafili na niego paleontolodzy. Chcieli go zbadać, więc najpierw zbadali go za pomocą cyklotronu, konkretnie synchrotronu. Za pomocą tego urządzenia zrobiono prześwietlenie skamieniałości. Chciano zbadać, czy ta skamieniałość czasem nie jest fałszywką. Okazało się, że nie dość, że to prawdziwy okaz, to jeszcze okaz bardzo niezwykły. Wielkością był zbliżony do kaczki. Zresztą, jak się okazuje, podobieństwo do kaczek nie kończy się tylko na rozmiarze, bowiem był to półwodny dinozaur. Szyja Halszka Raptora w porównaniu do reszty ciała była bardzo długa. W czaszce znajdowały się bardzo liczne zęby. Palce tego drapieżnika były mocno wydłużone. U dzisiejszych ptaków bardzo wydłużone palce są spotykane głównie wśród ptaków wodnych. Ponadto w czaszce znajdowały się otwory, a właściwie kanały. Takie kanały są znane u niektórych gadów wodnych, na przykład u krokodyli. Podobne otwory mają też półwodne dinozaury, spinozaury. Te otwory to czujniki ciśnienia, za pomocą których w wodzie można wyczuć ruch, na przykład przepływającej obok ofiary. Żeby nie było nieporozumień, ten dinozaur nie jest przodkiem dzisiejszych kaczek czy czapli. Nie był nawet ptakiem. Te zewnętrzne podobieństwa do ptaków wodnych to tylko wynik przystosowania do podobnego środowiska. Tak naprawdę Halszka Raptor był dromeozaurem, czyli choć był blisko spokrewniony z ptakami, to jednak bliżej było mu do Velociraptora niż do kaczki czy łabędzia. Szczególnie blisko spokrewniony był z Mahakala i Hulsampes. Dla tych trzech rodzajów wyróżniono nową podrodzinę, Halszka Raptorinę. A jeśli chcecie zobaczyć Halszka Raptor z bliska, to na YouTube jest model 3D jego skamieniałości. Link w opisie.